Oj, 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 uważajcie! Dziewczyny z drogi, bo zaraz w was wjadę! Chodź! Czy wszystko z tobą w porządku? Tak, jak najbardziej. Pomożecie mi wstać? A co ze mną? Huba-buba! Milka, świetnie! Uwielbiam Milkę, jest taka pyszna! Ojej, czekolada troszkę się rozpuściła. I to podsunęło mi fajny pomysł. Chcę, żeby mój domek był najpiękniejszy na świecie. Dlatego mój dach ozdobię tabliczkami czekolady. A następnie za pomocą suszarki wszystko rozpuszczę. Tylko spójrzcie, jak pięknie ta czekolada spływa po dachu. Bardzo mi się to podoba, ale to jeszcze nie wszystko. Na wierzchu ułożę większe czekoladki z cukierkami M&M's. Wyszło nawet lepiej niż myślałam. Wejście do domku też ozdobię czekoladką z drażetkami M&M's. Będzie nie tylko pięknie, ale też smacznie. A taką cudowną i apetyczną ramkę powieszę na okno. O tak, teraz jest takie kolorowe! Pozostało tylko umieścić symbol M&M's i mój domek jest gotowy. Brawo ja! Niesamowicie piękny i smakowity domek. Uwielbiam Hubę-Bubę. O rany, ale fajnie Sofia ozdobiła swój domek. Też się tym zajmę. Za pomocą tego urządzenia, które robi balony z gumy do rzucia, pomaluję mój domek na różowo. Ale wspaniale mi to idzie. To jest naprawdę niezła zabawa. O, wpadłam na jeszcze jeden pomysł. Będzie super, jeśli ozdobię mój dach gumą Huba-Buba. Dobrze, że ta guma jest super długa. Wyszły mi naprawdę stylowe paseczki. A zbędne kawałki po prostu odetnę, żeby tak sobie nie zwisały. Świetnie! Ale tu jest jakoś tak pusto. Zaraz to naprawię i przyczepię tu ogromne opakowanie gumy do rzucia. Ta-dam! Napiszcie w komentarzach, jak wam się podoba mój domek. Bo mnie się podoba. I to bardzo. No nie wiem. Domek Miley jest zbyt różowy. Mój będzie fajniejszy. Ozdobię mój domek goframi. Tego ogromnego gofra położę na dachu. Ale najpierw muszę go posmarować bitą śmietaną. O tak, tylko spójrzcie, jak tu dużo bitej śmietany. Już mi ślinka cieknie. Kładę z wierzchu gofra. I najpyszniejszy dach na świecie jest gotowy. Super, że do bitej śmietany można przykleić, co się chce. Dlatego dodam jeszcze troszkę bitej śmietany tutaj. I przykleję do niej truskawkę. Dam też troszkę ozdób z bitej śmietany po bokach domku. I na okno. O tak, jak to wszystko cudownie i smakowicie wygląda. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie gofry tak bardzo jak ja. Brawo, dziewczyny! Już ozdobiłyście z zewnątrz swoje domki. Teraz czas ozdobić je w środku. Papa, dziewczyny! Idę do swojego domku. Ojej, jakoś tu pusto. Ale zaraz to naprawię. Najpierw ułożę na ścianie napis Huba-Buba. Fajnie wyszło. A teraz nadmucham kilka balonów, żeby zawsze było na czym usiąść. Patrzcie, jaki duży mi wyszedł. Oczywiście w moim domku obowiązkowo musi stać maszyna z gumami do rzucia. A tak przy okazji to kilka spróbuję. Ojej, ale fajnie te gumy się turlają. Chodźcie do mnie. Bardzo pyszne. Lubię to zdjęcie, więc powieszę je na ścianie. I to na gumę do rzucia. Chociaż nie, mam lepszy pomysł. Zrobię całą ramkę z kolorowych gum do rzucia. Spójrzcie, jak pięknie mi to wyszło. A na podłodze ułożę ten cudowny różowy dywanik. O tak, to jest pokój moich marzeń. Zrobię sobie zdjęcie na pamiątkę, bo to najlepszy dzień w moim życiu. Miley już umeblowała swój domek. Zobaczmy, co słychać u Sofii. Wszystko super. Właśnie skończyłam malowanie ścian Nutellą.
Teraz muszę ustawić moje czekoladowe fontanny. Jedną tutaj, a drugą tutaj. O tak, super! Włączamy. Ale wspaniale to wygląda. Uwielbiam czekoladę. Pozostało mi tylko rozłożyć ten piękny, miękki dywan. A tutaj będzie pasować moje krzesło z KitKatów. A w tym czasie, kiedy ja przybijam do ściany moją czekoladową ramkę, napiszcie w komentarzach, jakie są wasze ulubione czekoladowe batoniki. Gotowe! Mój portret wisi na ścianie. Lepiej schowam ten czekoladowy młotek, zanim go zjem w całości. Wezmę pianki marshmallow i zanurzę je w czekoladowej fontannie. Super, że miałam je pod ręką. To jest pyszne. Uwielbiam je. W moim domku jest jeszcze pusto, ale zaraz to naprawię. Ten zegar z gofrów powieszę tutaj. A na ścianie przykleję naklejki z goframi. Ściany od razu wyglądają bardziej apetycznie. Z chęcią bym to wszystko zjadła. Szkoda, że to tylko naklejki. Ojej, ale ten gofr na czole to mi nie pasuje. Okej, kontynuujmy. Potrzebuję koszyka, w którym będą leżeć wszystkie moje zabawki. Misie, teraz będziecie siedzieć tutaj. Witam was w moim nowym domku. A teraz postawię tu mój ukochany fotel. Przydałaby się jeszcze jakaś fotografia na ścianie. O tak, to zdjęcie w ramce z gofrów będzie tu pasować idealnie. Wszystko gotowe. Teraz można coś przekąsić. Ekstra. Brawo, dziewczyny. Więc lecimy dalej. Uwaga, uwaga! Przyjechał kurier. Chwila, dokąd ja przyjechałem? Czy to są jadalne domki? O rany, ta truskawka wygląda bardzo apetycznie. Spróbuję. No co za pyszności. Czy na tym dachu jest ogromna tabliczka czekolady? Też muszę spróbować. O tak, to niesamowite. Kto zostawia takie smakołyki na dachu? Co? Domek z Huby Buby? Jestem wielkim fanem tej gumy. Co ty tu robisz? Powieś moją gumę na miejsce. Co to za hałas? O nie, moje czekoladki. On wszystko zepsuł. Przepraszam, czas na mnie. Klienci czekają na zamówienia. Naprawdę muszę lecieć. Co tam jest? Muszę stąd wiać. Gumę zabieram ze sobą. I czekoladę też. Stój, łobuzie. I tak cię złapiemy. Od razu możesz się poddać. Podobało ci się nasze wideo, więc zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Napisz w komentarzach, co lubisz bardziej. Gofry, gumę Huba Buba czy czekoladę? Do zobaczenia. Pa, pa!